Na Dolnym Śląsku w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na edukację maluchów przeznaczono prawie 70 milionów złotych, z czego już zagospodarowano 50 milionów, podpisując 51 umów. Taki projekt realizowany jest w Bystrzycy Kłodzkiej. Poznajmy Bystrzaki. Przygotować się! Bystrzaki pochodzi nazwa po części z miejscowości, w której znajdujemy się, Bystrzyca Kłodzka, ale to jest z idei, jaką chcielibyśmy tu przekazywać. Chcielibyśmy, aby nasze dzieci kończące projekt były bystre, wykształcone, śmiałe i ochoczo idące w dalsze życie. Uwaga! Start! I szybciutko, szybciutko, szybciutko przekładamy. Super! Projekt Bystrzaki powstał w bardzo dużej współpracy pomiędzy Fundacją Edukacji Przedszkolnej a gminą Bystrzyca Kłodzka. Jak każdy projekt gminy wymagał wkładu własnego, z którego fundacja nie była w stanie sama pomóc. Wkład został pokryty przez gminę Bystrzyca Kłodzka. Wkładem tutaj przede wszystkim był ośrodek, czy placówka, w której jesteśmy. Jej remont i zadbanie o to, aby ona funkcjonowała prawidłowo. Dzieci nie nudzą się, mają pełną ofertę zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego. Oprócz tych zajęć również zajęcia logopedyczne, zajęcia z pedagogiem, z psychologiem, jak i również pełną gamę zajęć dodatkowych, czyli uczą się języków obcych, rytmiki, zajęć tanecznych i religii. Praca koordynatora projektu polega przede wszystkim na kontakcie z Urzędem Marszałkowskim i z rozliczania się z grantu, który się otrzymuje z transzy. Ale tutaj ma trochę jeszcze inny wymiar. Pełnię tutaj również funkcję dyrektora przedszkola, więc muszę dbać o bieżące funkcjonowanie placówki i o atmosferę w placówce, bo staramy się z całych sił, aby to było przedszkole rodzinne, w którym tak naprawdę to rodzice decydują, jak się wychowuje i kształtuje ich dzieci. Tak, żeby się szarpa na czas. Jest to jasny punkt na mapie miasta, przede wszystkim z tego powodu, że zwiększyła się liczba miejsc przedszkolnych w mieście całym. Wcześniej było 270, to 45 właśnie finansowanych tu w ramach tego projektu Bystrzaki. No poza tym no, są jakby zagospodarowane pomieszczenia, które być może byłyby jakimś tam pustostanem, bądź może nie znalazłyby właściwego swojego przeznaczenia. Sam projekt jest bardzo ważny dla Bystrzycy Kłodzkiej, ponieważ po pierwsze aktywizujemy najmłodsze dzieci. Po drugie, pokazujemy mieszkańcom tej biednej gminy, że można coś zrobić. Że tak naprawdę Unia Europejska daje duże możliwości i umiejętnie wykorzystane mogą owocować. No a po trzecie, dajemy miejsca pracy, które tutaj też są bardzo ważne.